Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościem chemii po Lice TV jest najbardziej poszkodowana osoba tego sezonu, czyli Justyna Łysiak. Cześć Justyna, zacząłem tak na wesoło, choć ta rozmowa, właśnie dzień dobry, choć ta rozmowa na pewno do wesołych należeć nie będzie, bo ci, którzy mogli, to przeczytali, że na jednym z treningów odniosłaś poważną kontuzję i pytanie pierwsze jest takie, żebyś trochę opowiedziała, jak do tego feralnego zdarzenia doszło. No cóż, no ja troszkę problemów z barkiem miałam już wcześniej, ale tutaj przy pomocy fizjoterapeutów w klubie, którzy naprawdę wykonali kawał dobrej roboty z moim barkiem, no udało się go doprowadzić do naprawdę fajnego stanu i wszystko było w jak najlepszym porządku, no nic nie zapowiadało tak naprawdę, że będzie aż taki problem. No poszłam po prostu w obronie, chciałam obronić piłkę, która była bardzo blisko przy siatce. Upadłam po prostu na ten bark. W tym momencie poczułam, jakby bark mi wypadł i z powrotem wrócił na swoje miejsce. No i po prostu czułam się, jakby mi ktoś w tym momencie urwał połowę ręki. No, w jednym momencie zalałam się łzami. No był to... Ja nie przeżyłam takiego bólu barku, chociaż no naprawdę dużo razy upadałam. Takiego bólu nie przeżyłam. Taką masz charakterystykę grania? Można tak powiedzieć, no. No. Od razu wiedziałaś, że to nie będzie takie coś lekkiego, tylko chyba coś na grubo? Szczerze obawiałam się tego, bo naprawdę nigdy nie wcześniej doznałam czegoś takiego. I od razu złapałam się za bark i powiedziałam to niemu, że naszemu fizjoterapeucie, że coś jest nie tak. I od razu pojechaliśmy sprawdzić to na rentgenie. Rentgen no, nic nie wykazał, ale później po bardziej szczegółowych badaniach właśnie okazało się, że niestety jest to bardziej poważna kontuzja. No właśnie, jak się dowiedziałaś, to jak zareagowałaś? Nie pytam oczywiście, czy byłaś cała w skowronkach, czy nie, tylko po prostu jak sobie z tym poradziłaś? No szczerze, na początku mój świat się zawalił, no nie ukrywajmy. No ja szłam tutaj z ogromnymi ambicjami, z ogromną chęcią nauczenia się czegoś nowego. Chciałam być częścią tego zespołu i to taką częścią, która będzie pomagać. I która gdzieś tam, jeśli będzie taka potrzeba, no będzie wartością dodaną do tego zespołu. No niestety, jak widać w tym sezonie, no niestety nie będzie mi to dane. No i postaram się jak najszybciej wrócić na parkiet. Czyli teraz jesteś na tym etapie radzenia sobie z czymś złym, czy jesteś na etapie złości, czy przygnębienia bardziej? Jestem na etapie trochę złości, może już nawet nie złości, bo szczerze mówiąc tak, dopiero jak wyszedł gdzieś tam ten komunikat, dopiero kiedy świat, powiem szczerze, dopiero wtedy to do mnie tak naprawdę dotarło. Ja przez cały czas gdzieś się łudziłam, że może jednak nie operacja, że może jednak sobie poradzę, że może jednak przy właśnie działaniu z fizją gdzieś tam uda się ten bark jakoś doleczyć, żeby jednak ten sezon nie był dla mnie stracony i żeby też w tym momencie nie zostawiać drużyny. No ale niestety po konsultacjach z doktorem okazało się, że to samo się nie wyleczy, że potrzebna jest ta ingerencja, że ta operacja będzie potrzebna. No i dla mnie to był ogromny cios. I właśnie w tym momencie, jak się ukazał ten komunikat i jak ludzie po prostu zaczęli do mnie pisać, no... Ale kibice czy znajomi, czy i to, i to? I kibice, i znajomi, i za to jestem bardzo wdzięczna, bo to był taki z jednej strony bardzo bolesny dla mnie moment, bo w tym momencie dotarło do mnie, że to faktycznie się stanie, że ta operacja będzie. I wtedy tak naprawdę to do mnie dotarło, ale było to też bardzo miłe, dlatego że widziałam, jak wiele ludzi po prostu zaczęło się przejmować, zaczęło mi współczuć, zaczęło po prostu, chciało mi poprawić humor. I to było takie fajne, że jednak gdzieś tam ktoś o mnie pamiętał. Okej, okay. Pozytywny i negatywny scenariusz. Jak to wygląda i ten może najbardziej realistyczny, jaki przewidują dla Ciebie lekarze? Dla mnie najbardziej realistyczny jest ten, że wrócę jak najszybciej i innej opcji nie ma, okej? Okay? Okej, okay, czyli to mniej więcej? No... Okej, okay, zabieg mówiłaś w przyszłym tygodniu. Najprawdopodobniej, jak się uda. No chcemy to załatwić jak najszybciej, jeśli się tak uda, to będzie super. No taki pozytywny bardzo scenariusz, no to jest 4-4,5 miesiąca. Czyli zabieg i potem ta najbardziej właśnie mozolna, czyli rehabilitacja.
Dokładnie, taka ciężka praca, nie? Po to, żeby jak najszybciej wrócić na parkiet. No wiadomo, wiadomo, wiadomo. Słuchaj, nie będę cię długo męczył, więc zadam jeszcze jedno pytanie, które zadałem trochę off the record, więc je powtórzę, ale żebyś się ładnie rozwinęła. No jesteś młodą siatkarką, więc to jest najpoważniejsza kontuzja w twoim życiu, domyślam się. Tak, tak. No i teraz podpytasz koleżanek, jak sobie z czymś takim poradzić, bo jest kilka dziewczyn w drużynie, które mają na swoim koncie wizytę u lekarza na stole i dochodzenie do siebie, to łatwy kawałek chleba nie jest. No na pewno nie jest, no dla mnie szczególnie, dlatego że kurczę, to jest dopiero gdzieś tam początek tej, powiedzmy, kariery. No, no niestety stało się tak, jak się stało. No ale będę musiała sobie z tym jakoś poradzić, dlatego że no, innego wyjścia już w mojej sytuacji nie ma. Staram się myśleć pozytywnie i jak najszybciej gdzieś tam wrócić na boisko, jak najlepiej wykorzystać ten czas rehabilitacji. No i wrócić silniejsza bym chciała. Mamy to. Dziękuję. Dużo dziękuję.